to co? Będzie unboxing. No, cieszę się już nieco. Aczkolwiek ja to już wiem, co to będzie. W sumie paczka nawet przeleżała dzień cały. Jest paka. Spora. Chcę otworzyć w miarę delikatnie, bo należy brać pod uwagę, że towar będzie należało... A nie, tu jest struna. Że towar będzie należało zwrócić, jeżeli coś by nie banglało. Papiery. O! O! Papierek trzeba sobie odłożyć sobie na perkusję. Przystawka. Tapping console. Przeniosę pudło i już wyciągnę samą zawartość właściwą. O! Ha? Taki. O, ciekawe. Zapisz się za darmo, 5 lat gwarancji. Ale numer. Z norweskiego sklepu z polską nalepką. No to co, chyba patrzymy. Co to za armata? No, za chwilę będę musiał sobie na pewno nowe konto założyć u Tamrona. Tu będą papiery do przeglądnięcia. To może na razie tutaj. Tu mamy co? Utui. I jakieś śrubki. Zdecydowanie będzie trzeba sprawdzić instrukcję. No i patrzmy. No. Odstawimy. Jest chyba mniej więcej jak było. Tutaj ma takie trzymadło. Karton. No, tylko z tymi kartonami to jest przekatastrofa. Ha, ale armata. Tutaj jest blenda zapakowana osobno. Odstawimy tu. Tutaj miał być ten krążek. Ten plastik chwilowo też można out. Ale emocje trzeba dozować. Ja sobie muszę podozować. No. Niezła lufa. No, ale jaki byłem wytrwały, bo obiektyw już był wczoraj, ale nie miałem jakoś nastroju ani nazdwoju. Dobry. Koleś. No. Jakiego tu ma tego? No, taka zaczęła. Kawał skurczybyka, muszę wam powiedzieć. Tylko teraz co? Czeka mnie na pewno aktualizacja FTZ, przelotki, bo to trzeba mieć przelotkę na niego. Generalnie już jakiegoś samolota chyba będzie można pstryknąć. Już taki jest teleskopik, dość zacny. To jeszcze można założyć
dupkę taką. I wtedy moc mu wzrasta razy 2. Z 300 na 1600. Ogniskowa. No to nic, biorę się tutaj za zapoznanie z tematem, co i jak zrobić i najwyżej zrobię jakąś aktualizację. Aha, bo już się tak podjarałem sam obiektywem, że jeszcze zapomniałem, że tutaj mamy jeszcze konsolę do aktualizacji. Też, kurczę, wymyślili, jakby to normalnie nie mogło tu być gdzieś jakieś gniazdeczko mini USB. Tylko nie, musi być. Musi być za 1200. Tam rolnik, tutaj mu kabelek i do komputera. Ciekawe, czy dali kabelek chociaż. Czy już autorytarnie przewidzieli, że każdy ma mieć taki kabel? Jest! No proszę. Proszę. No to chociaż tyle. Także będzie się pewno trzeba generalnie z Tamronem zaprzyjaźnić. Jak już będzie czym aktualizować, to jeszcze jakieś, a już mam jeden wypaczony, taki ultraszerokokątny, fajny. Co jest za podobne pieniądze. Ale to nie przeginam pały, bo zginę marnie. Trochę mam stracha, powiem wam, bo mnie tutaj kolega, słusznie czy niesłusznie, mnie tu nieco postraszył. O tym normalnie, o tych paprochach na tej matrycy i że w ogóle, że to masakra. Tego jeszcze jako tako nie używałem ani raz. Aha, i to jest F, a to jest Z, czyli teraz należy zdjąć. Zdjąć obiektyw. I założyć tego oto jegomościa. Czyli to idzie do aparatu. Jak mniemam. A tu jest co? A tutaj jest na F-kę. No, bez kitu się trochę stresuję się. Tą lufę na razie odłożę, żeby tutaj było troszkę więcej miejsca. I tak, trzeba odpiąć obiektyw i od razu zapodać mu dekielek. Tylko ja się tak zastanawiam, sobie chyba ściągnę w ogóle tą blendę przeciwsłoneczną. O. To się tu teraz troszkę zgrabniej zrobiło. I teraz ten kurz. Dobra. Z jest. Okej, Z jest, ale trzeba zdjąć stopkę. Trzeba zdjąć stopkę, bo tu jest ewidentnie kolizja. Widać, nie widać tu. A nie, nie ma kolizji. To sprawdzimy oprogramowanie. Wersję oprogramowania. Czyli jest 1.0. Jest 1.0, nie wiem, widać, nie widać, a ma być 1.1. To trzeba to zaraz zrobić, więc to jest pierwsza rzecz, którą wykonam.
No to off i wydobywamy kartę pamięci. Sobie to tutaj stoi i robię. Jak zrobię, to powiem. No to wydawać by się mogło, że w sumie już. Opakujemy kartę do aparatu, zobaczymy, czy znajdzie aktualizację. No coś ostatnio wiem, że ja tam coś zamotałem. Musiałem to robić dwa razy, nie wiem, czy do złego, no ale miało być do folderu głównego. No to jest w głównym folderze. No to startujemy. Wersja programu. Aktualizuj wersję. OK. I tak. Do adaptera mocowania wcześniej było 1.0. Teraz jest 1.1. Tak. Oh yes. Aktualizacja zakończona, wyłącz aparat. Wyłączyłem. Pomyślał. I włączyłem. To teraz możemy sobie na pewno formatowanie karty pamięci. Tak. Formatowanie zakończone. No to FTZ mamy zrobione. To na razie na bok, ale wygląda jak normalnie jak inwalida z takim kadłubkiem krótki. No to teraz się zajmę Tamronem, ale to się mi na pewno chwilę zejdzie, zanim to ogarnę, a tymczasem se mogę utui wyciągnąć. Jeszcze nie używane, bo jak jeden obiektyw był, to obiektyw sobie dynał przez cały czas na aparacie. Czy to nie utui? Nie, no utui takie. O. Takie. I co? Tą blendę chyba można było sobie tak jakoś założyć tu. I chowamy księdza proboszcza do kieszonki. No, już wiem, że potrzebuję plecaka. Foto. I już wiem, że potrzebuję nowego statywu, bo ten mój ma 2 kg udźwigu, a ponad 2 kg waży sam obiektyw ten Tamron. No ale dobra, to na razie tyle, zgłębiam temat. Pamiętam, tu coś mówili jeszcze o jakiejś w ogóle aktualizacji wstępnej. No ale nic. Więc teraz co? Aparat. Sobie przestawię tam dalej te wory. Też można. Aut! Teraz go tutaj będzie trzeba zadeklować. Tak sobie go wezmę, tylko żeby się tu jakiś kurz ze mnie nie posypał. Będzie niedobrze. I wyżej, że zapięta, ale który był skąd teraz, to już nie wiem. Opa! No to co, to mu trzeba teraz dać kabelek. No. O, jakiś był pozytywny dźwięk. Tam. A zaraz zobaczymy, co to tam robi takiego. Opa. I to się nazywało.
Run update. Nic nie robić. Leci. Mam nadzieję, że nic nie ruszyło. Nie, to się chyba... Dobra. Completed. Cyk. A teraz co tu powiedzą? No, jakie tu w ogóle są ustawienia. Będzie zabawa. Ale na razie to jest najważniejsze. Is to update. To się znaczy zapinamy tego zbuja. No, weszło. Apa. No, kawał skurczybyka. Powiem wam w tajemnicy wielkiej. No, ciekawe. Ale lufa. No to tyle. Teraz pozostaje mi zabawa i zapoznanie się z tematem. Bo już tu nic więcej chyba nie ma co truć.